bo dzisiaj jesteśmy przed gabinetem dawców zdrowia, odkąd mam przyjemność przychodzić już jakiś czas. I poruszymy parę kwestii związanych z tym, jak bardzo ważna jest fizjoterapia w życiu takiego koksa jak ja. Także come on. Się nie wchłania. Dopiero może jak troszeczkę jak gąbka, to olej lubi takie środowisko. I dlatego warto na przykład przychodzić właśnie do fizjoterapeuty. To jeden z powodów. Tu bez dramatu, od środka może trochę bardziej. No, tu też o. I w sumie to właśnie to miejsce czułem najbardziej jakby na całym treningu. Tutaj? Tak, i to w lewej nocy. Tego, jak ważne jest właśnie, ważne są wizyty u fizjoterapeuty, to ostatnio miałem też przyjemność u Sandry na kanale poruszyć ten temat, ponieważ też nagrywaliśmy właśnie dla niej i generalnie zmierzałem właśnie w tamtym materiale do tego, że nasze ciało, tak samo jak na przykład, nie wiem, nasze narzędzie pracy z tytułu wielu jednostek treningowych w tygodniu jest po prostu eksploatowane. Tak samo właśnie porównałem to do samochodu, który jest narzędziem pracy jakiegoś tam przedstawiciela handlowego i też trzeba o niego dbać, wymieniać płyny, wymieniać oleje, wymieniać klocki hamulcowe, tarcze i tak dalej, i tak dalej. Tak u nas w dużej mierze, jeżeli jest to ten sport w jakimś tam stopniu też dla nas jakby zarobkiem na życie, to warto sobie zadbać o to ciało i poświęcić chociaż, nie wiem, jedną wizytę w tygodniu, to tak minimum, nie Sandra? No minimum, tak. No, takie minimum. Jak się nic nie dzieje. Jak się nic nie dzieje. Oła! Oła! Na to, żeby właśnie przyjść i coś tam, ewentualne jakieś problemy, które są, chociaż po trochu porozwiązywać. Ja akurat do Sandry przychodzę od jakiegoś czasu już dwa razy w tygodniu. Czasami jak mi coś wypadnie, to zdarza mi się tylko raz. Ale wiem, jak jest to ważne i jak dużo mi to daje. Zwłaszcza jak na przykład dużo dawało mi to w momencie, kiedy byłem przed zawodami. Kiedy te mięśnie tutaj właśnie były jakby też trochę wypoczęte, może nie tyle wypoczęte, co rozluźnione i dostały takiego spa dla siebie, że tak to ujmę. Dużo lepiej też przede wszystkim wyglądały. Jakby porozbijane była lepsza ta separacja zwykle. Były bardziej dokrwione, olej się lepiej przyjmował i tutaj wszystkim, którzy jakby nie dostrzegają powodu, czy no tak, powodu, dla którego mieliby przychodzić tutaj więcej niż jeden raz na przykład w miesiącu, bo są też i tacy, to naprawdę zobaczycie, że duża różnica jest w tym, jak funkcjonujecie, kiedy wizyta u fizjoterapeuty staje się tak naprawdę profilaktyką. Już później. Nie, Sandra? Dokładnie tak jak mówię. Dokładnie. Też może dla osób, które jakby aż tak nie eksploatują swojego organizmu jak my, koksy, zawodowi, czy tam też trochę bardziej zaawansowani,
W sumie to, te wizyty nie są aż tak bardzo konieczne, żeby były częste, no nie? Nie, Sandra? Tak, no to wtedy jakiś taki przegląd robi się raz na pół roku, jeżeli się nic nie dzieje, to już ludzie, którzy się mniej ruszają, mają inny problem. Mają problemy, które wychodzą z powodu właśnie siedzenia jakby, nie? Nie z eksploatacji organizmu. Więc tam też się serwis przydaje. I wychodzą różne takie rzeczy i później się dogrywamy, tak? Czy raz w miesiącu wystarczy, czy raz w tygodniu, czy trzeba jakąś rehabilitację zrobić. Czyli wtedy jakieś takie bardziej intensywne spotkania. Też tak naprawdę ważna jest praca samego klienta, znaczy samej tej osoby z sobą w sumie, no nie? Współpraca taka, no nie? No współpraca, bo jakby już sama nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić, a ludziom często gęsto się nie chce jakby też pracować nad tymi problemami swoimi. Tak jak no, ja mógłbym powiedzieć, że mi się nie chce, też do tego przychodzę tutaj dwa razy w tygodniu, ale z drugiej strony bardziej uważam, że na przykład roller w moim przypadku tutaj kompletnie nie będzie zdawał egzaminu, bo jakby nie potrzebuje tej mobilizacji, czy znaczy jakiegoś tam pobudzania włókien przed treningiem, ok, co daje nam roller, ale generalnie na moją masę mięśniową aż tak głęboko tym rollerem czy czymś sam sobie nie wiadę. A kolejna rzecz, że nie zadam sobie sam takiego bólu, jaki zada mi Sandra tutaj, jak przyjdę i wtedy mam gówno do gadania. Także muszę wytrzymać i tyle, a zawsze na rollerze to sobie odpuszczę. Do ludzi, którzy są o wiele mniejsi, o wiele mniej w ogóle ćwiczą, to on ma zakresy naprawdę fizjologiczne, tak? Ma pełne zakresy ruchu i dzięki temu. Temu... Tak, dokładnie. I jak ćwiczysz, to po prostu nie robisz sobie krzywdy. A przychodzą właśnie też no, ludzie, którzy mają jakieś naleciałości, ćwiczyli 10 lat jakimiś tam sposobami, które może niekoniecznie były dobre dla nich. I teraz ciężko jest zmienić im te przyzwyczajenia, tak, pokazać im nowe techniki i się nagle okazuje, że nie mają pełnych zakresów i muszą najpierw na to ciężko jest pracować. Właśnie też im się przyzwyczaić z tego powodu, że tych zakresów nie mają, nie? Tak. I jest to dla nich jakby nienaturalny, niefizjologiczny ruch, kiedy chcesz go zmienić na poprawny, nie? I wtedy czują, że robią coś krzywo. Takiego kolca dostać w dupa, to... Oła! Banieczki tutaj, jak ktoś ma możliwość, to nawet jak właśnie ma omówioną wizytę u fizjoterapeuty, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, nie? Że tak. Ludzie ci odwołują, bo chorzy są, a jak właśnie w gabinecie są bańki do zrobienia, to warto przyjść i właśnie poleżeć sobie pod kocem z bańkami gdzieś tam na plecach. I zło wychodzi. Od środka robisz też prawą? No właśnie, my sobie z Krystianem pracujemy już jakiś rok i to jest taki rok systematycznej pracy,
gdzie no, mam okazję po prostu go serwisować, tak jak mówiłeś wcześniej. Przy tak dużych obciążeniach treningowych to ciało w różnych miejscach się po prostu spina. Są miejsca, które gdzieś tam notorycznie wymagają takiego serwisowania i pracy, a są miejsca, gdzie raz na jakiś czas wbiję łokcia i się wszystko porozluźnia. Dzisiaj robiliśmy taśmę tylną troszeczkę, czyli półsiemisty, półbłoniasty z tyłu mięsień i bruzdę między przywodzicielami. I między przywodzicielami a półsiemistym, półbłoniastym. Trochę popracowaliśmy przy przyczepie, przy guzie kluszowym. Lewa noga bardziej, prawa tak już na spokojnie. Zrobiliśmy terapii troszeczkę powięziowej, zrobiliśmy bańki tutaj, tak jak widać. Zrobiliśmy terapię narzędziową, która bardzo fajnie rozluźnia na samym początku i powoduje mocne dokrwienie obszaru, na którym będziemy pracować. No oprócz tego na sam koniec troszeczkę powięziówki, no i przy tak dużej masie mięśniowej, przy moich gabarytach, ja używam tutaj zdecydowanie często łokcia. Nawet czasem muszę się zapierać o ścianę, ale dajemy radę, myślę, dobrze, że taki mały gabinet jest. Tak, tak, dobrze, że jest właśnie taki mały gabinet, bo można się zaprzeć o tą ścianę. Fajnie to dzisiaj puściło, myślę, że nie będzie więcej problemu, jeżeli chodzi o tą lewą stronę na pewno. Poza tym też widzimy się w przyszłym tygodniu systematycznie, więc na pewno będzie tutaj poprawa. Kontrola. Tak, i kontrola przy okazji. Każdy kilo jest szczęśliwy. Jestem, jestem. A zawsze jak staję z łóżka, to mi się w głowę kręci. Nieważne, co byśmy nie robili. Tak jak widzieliście, wizyta u Sandry bardzo udana. Zresztą jak każda w sumie u niej. I co mogę od siebie dodać? Przychodźcie. Także bardzo polecam. Bardzo fajne grono specjalistów, nie tylko jakby też fizjoterapeutów, ale i jest Adrian, który jest osteopatą, a osteopatia też się bardzo przydaje dla niektórych osób, więc proszę bardzo.